Witamy Państwa z boiska przy ulicy Armii Poznań, gdzie IKP Olimpia Poznań rozegra dzisiaj swój kolejny mecz ligowy w ramach rozgrywek A-klasy, a rywalem będzie zespół Kleszczewi Kleszczewo. Dzisiaj witam Państwa na stanowisku komentatorskim z dyrektorem sportowym IKP Olimpia, Sebastianem Walkowiakiem, który pomoże nam skomentować dzisiejsze spotkanie. A tak będziemy mieli rzut rożny i już widzimy, wrócił na boisko Marcin Daniel. To on, jak to zwykle bywa, ustawia się w narożniku boiska. Będzie szukał dośrodkowaniem gdzieś Magdzińskiego wchodzącego, może Letkiewicza, może Antczaka. No i widzimy, blisko był. Jest! Jest gol! Bardzo szybko zdobyta bramka. Uznaje ją arbiter Krystian Antczak, czyli najlepszy strzelec zespołu Olimpii. Bardzo szybko otwiera wynik spotkania 1-0. Dobre dośrodkowanie Marcina Daniela. Wchodził tam właśnie Magdziński, niepewna interwencja bramkarza. No i wykorzystuje to Krystian Antczak. Olimpia Poznań, Kleszczewia, Kleszczewo 1-0. Przeprowadzać swoją akcję, budować ją spokojnie od tyłu. Chociaż widzimy długie zagranie, dobre zgranie piłki przez Urbaniaka. W środku pola Antczak decyduje się na strzał i będzie bramka! 2-0! Znakomite uderzenie Krystiana Antczaka. Wykorzystał to, że bramkarz był wysunięty, wykorzystał te warunki, jakie mamy dzisiaj, ten silnie wiejący wiatr, z którym w tej chwili w pierwszej połowie grają zawodnicy Olimpii. No i świetnym uderzeniem z dystansu przelobowany bramkarz gości. Nie wystąpił, więc no może przy takim lepszym wyniku. Maciej trenuje z nami, tak? Więc jest na pewno w niezłej dyspozycji i mógłby na pewno wejść. No i tym samym, jak tutaj słyszymy podpowiedzi od naszej kibicki Magdy Niezborały, Maciej ma dzisiaj urodziny, także... A zobaczmy teraz Antczak! Świetne uderzenie! 3-0! Rozgadaliśmy się tutaj, nie patrząc przez chwilę na boisku, a to ja na szczęście widziałem. Atomowym uderzeniem z 15 metrów podwyższa wynik spotkania i kompletuje w pierwszej połowie klasycznego hat-tricka. Dobra akcja Olimpii z lewej strony, no i trochę taka bezpańska piłka znalazła się w polu karnym. Krystian Antczak dobiegł do niej bardzo solidnym uderzeniem z woleja, soczysty strzał. Przełamuje ręce Dominika Wesołowskiego, mamy 3-0, Olimpia z prawej strony boiska będzie miała rzut z autu, wywalczył aut młody zawodnik Olimpii, będzie go wrzucał Filip Paszkiewicz, szukając kolegów gdzieś lepiej ustawionych bliżej bramki, wybiega teraz do zagrania właśnie Antczak, dobrze przyjmuje piłkę, jeszcze będzie szansa, zobaczmy, jest Marcin Daniel i jest 4-0! Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Marcin Daniel wykorzystuje swoją szansę i mamy 4-0. Krystian Antczak jeszcze tutaj w pogawędce z arbitrem głównym, bo myślał, że był faulowany, domagał się rzutu karnego. Arbiter nie gwizdnął i bardzo dobrze, że nie przerwał tej gry, bo piłka dotarła do Marcina Daniela, a ten ładnym technicznym uderzeniem obok słupka podwyższa wynik i pierwsza połowa kończy się wynikiem 4-0. Pewne prowadzenie Olimpii w starciu z Kleszczewem Kleszczewo. Antczak teraz wywalczył piłkę po nieudanej próbie przyjęcia. Dobrze zagrywa do Daniela. Daniel kopnięty, ale... No i widzimy teraz sędzia przerwał grę, no i mamy rzut karny? Chyba tak. Chyba tak. Spoglądamy na monitor, no tak, zdecydowanie był to faul w polu karnym i będzie kolejna szansa dla Olimpii w 48 minucie do tego, by podwyższyć wynik spotkania. No i zobaczymy, kto podejdzie do piłki. Wydaje się, że Krystian Biskupski wybiera się do 11 metr po piłkę i to on ustawi ją i będzie próbował pokonać Wesołowskiego, bramkarza Kleszczewi. No na pewno będzie to, jeżeli uda się zdobyć bramkę, będzie to dobry prezent dla Biskupskiego, który mniej grywa w tym roku. Zobaczmy, Biskupski pewnie uderza obok słupka, bramka rzuca się w drugą stronę. A zatem bardzo dobre otwarcie drugiej połowy spotkania, 48 minuta, 49 już. I Krystian Biskupski podwyższa wynik na 5-0. No tak, można sobie powiedzieć tak, że to jest debiutancki gol Krystiana, tak, w barwach Olimpii Poznań, tak, więc tym większy. No tak, był jednym z nielicznych graczy, którzy w B-klasie nie strzelili bramki w Olimpii. No i teraz była ku temu okazja i widzimy duża radość nie tylko Krystiana, ale całego zespołu Olimpii z tego, że i Biskupski wpisuje się na listę strzelców.